Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 15-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusji nad informacją Prezesa Rady Ministrów na temat polityki europejskiej. Ponadto Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w pierwszych czytaniach obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, a także w dyskusji nad informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012. Prezydium Sejmu proponuje również, aby Sejm wysłuchał w łącznej dyskusji 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w pierwszych czytaniach poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny oraz poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydium Sejmu proponuje jednocześnie, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusjach nad sprawozdaniem komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji umowy ramowej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 roku, jak również o projekcie uchwały w związku z 70. rocznicą Powstania Narodowych Sił Zbrojnych oraz o projekcie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie stałego sekretariatu Wspólnoty Demokracji podpisanej w dniu 9 lipca 2012 roku w Ulaanbaatar. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Za chwilę przeprowadzimy pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Kolejnymi rozpatrywanymi punktami będą sprawozdania komisji o projektach ustaw o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych, o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Następnie przeprowadzimy w łącznej dyskusji pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny oraz poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej kolejności przeprowadzimy pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kolejnym rozpatrywanym punktem będzie sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody. Następnie planowane jest rozpatrzenie sprawozdania komisji o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. W dalszej kolejności rozpatrzymy punkt obejmujący sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji umowy ramowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 roku. Ostatnim rozpatrywanym punktem w dniu dzisiejszym będzie sprawozdanie komisji o projekcie uchwały w związku z 70. rocznicą Powstania Narodowych Sił Zbrojnych. W czwartek rano planowane jest przeprowadzenie głosowań w przypadku, gdy zostaną zgłoszone w dyskusji nad rządowym projektem ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wnioski, które muszą być rozstrzygnięte przez Sejm. Następnie rozpatrzymy pytania w sprawach bieżących oraz informację bieżącą. Informuję, że Konwent Seniorów przyjął propozycję Prezydium Sejmu rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Następnie przeprowadzimy pierwsze czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów oraz obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. W kolejnym punkcie wysłuchamy informacji rządu na temat planów likwidacji części sądów rejonowych. W dalszej kolejności planowane jest rozpatrzenie sprawozdania komisji o projekcie ustawy o nasiennictwie. Ostatnim rozpatrywanym punktem będzie sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie stałego sekretariatu Wspólnoty Demokracji podpisanej w dniu 9 lipca 2012 roku w Ulaanbaatar. W
piątek rano przeprowadzimy głosowania. W bloku głosowań planowane jest przeprowadzenie pierwszego czytania przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały Sejmu w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych oraz dokonanie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Po głosowaniach wysłuchamy informacji Prezesa Rady Ministrów na temat polityki europejskiej. W ostatnim rozpatrywanym punkcie wysłuchamy informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.